Hejka moi drodzy, witam was 18 grudnia i rozpoczynamy 18 vlogmas. Jak jeszcze raz wpadnę na to, że pojadę sobie na 8 na paznokcie, to nie wiem co zrobię, ale naprawdę przysięgam, to byłby taki błąd, bo ja lubię spać jeszcze teraz, jak mogę sobie pospać do 8-9, to jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, a dzisiaj musiałam wstać 6:30, także to jest ogromne poświęcenie. Nie no, a tak swoją drogą to właśnie przed chwilą się ubrałam i zaraz o 7:20 wychodzę na paznokcie, zawozi mnie tata i co? I mój outfit prezentuje się tak, że mam bluzę z Peleny Lala Dream Girl, do tego czarne spodnie, wysokie skarpetki i zakładam Air Force, zakładam Air Force'y i torebkę biorę i wychodzimy, także myślę, że widzimy się, jak już wrócę, bo nie będzie nic większego do kręcenia. Okej, moi drodzy, a więc ja wróciłam jakieś 30 minut temu z paznokci. Powiem, że dzisiaj na dworze jest tak zimno, że masakra. Zrobiłam sobie herbatkę. Let it snow. I słuchajcie, to co teraz będę robić, to będę montować vlogmas. A propos paznokci, to zrobiłam takie świąteczno-sylwestrowe. No takie, nie wiem, bardzo mi się podobałem z takim właśnie pyłkiem. Są no takie świąteczno-sylwestrowe, bo takie delikatne, świąteczne, zimowe, ale też połyskujące, więc sylwestrowe. Bardzo mi się podobają i będę miała od razu i na święta, i na wyjazd, także git, związałam sobie włosy, żeby było mi wygodniej i zabieram się za montowanie filmiku, a potem jadę do Kariny i z Kariną będziemy jechać do Magnolii, spotkać się razem z Pauliną i zastanawiam się, czy dzisiaj zjeść znowu drwala. Ostatnio za często jem maka, ale jak drwal wyszedł, to no to jakoś tam jeszcze korzystam. Ale ostatnio za często jem tego maka stereo i się z ręką na sercu do tego przyznaję. Ale mam też ochotę straszną na sushi. Także zobaczymy, co w końcu wybiorę. Wydaje mi się, że i tak padnie na maka koniec końców, no ale dobra. A więc co, ja już się z wami żegnam i idę montować tego vlogmasa, bo mam dużo do zrobienia, a mam niecałą godzinę, także trzymajcie kciuki, że się wyrobię. Hejka moi drodzy, słuchajcie, mamy już wieczór, z racji, że jest już północ, a ja tak naprawdę za dużo nie nagrałam do tego i nawet nie otworzyłam kalendarza adwentowych. W zasadzie to już teraz sobie tym przypomniałam, że nie otworzyłam kalendarza adwentowych. Zaraz to zrobimy, ale jeszcze chciałam wam zrobić unboxing paczki od Talii? Od sklepu? Talia. Talia jest to sklep, o którym wam mówiłam już kiedyś, z racji, że dostałam taką właśnie paczkę na moje urodziny i wtedy te rzeczy były naprawdę piękne, takie wakacyjne. A teraz słuchajcie, czekajcie, bo mi tutaj Aro gryzie kabel od softboxa. Także słuchajcie, powiem wam, że teraz sobie wziąłam takie bardziej stonowane kolory, zimowo, jesienne. Jeśli nie wiecie, co jest Talia, to jest polska firma, także bardzo fajnie, ja lubiłam wspierać polskie firmy, fajnie, że się rozwijają na rynku. I jest to właśnie polska firma, która produkuje w Polsce swoje ciuchy i powiem wam, że naprawdę jakość jest super. Ja aktualnie na sobie już ubrałam, czekajcie, zniżę was troszeczkę, taką oto białą bluzę, tutaj jest właśnie logo tej Talii, mam nadzieję, że to dobrze czytam, no ale chyba tak, wydaje mi się, że nie ma jakoś inaczej. Na tej białej bluzie, takiej biało-kremowej w sumie, jest właśnie niebieski napis, tak się ona prezentuje. Jezu, ja naprawdę jestem zakochana w tych dresach. Powiem wam, że jeśli chodzi o dresy, to są naprawdę najlepsze jakościowo dresy, jakie kiedykolwiek miałam. I teraz to mówię wam tak całkowicie prosto z serduszka i w ogóle po prostu ode mnie, naprawdę. To są najlepsze jakościowo dresy, jakie kiedykolwiek miałam. W ogóle swoją drogą, wzięłam sobie białą górę i szary dół, ale powiem wam, że ja nie mam żadnych szarych dresów i to są moje pierwsze, znaczy no miałam jeszcze jakieś z handemu, ale skurczyły mi się w praniu, ale te, słuchajcie, powiem wam, że jestem w nich tak zakochana, że tak żałuję, że nie wzięłam też szarej góry do tego, bym miała fajny dresik na wyjazd, chociaż tak też to wygląda fajnie, mamy
górę białą, a dres szarą. Fajne jest też to w nich, że nie widać tego, ale od środka mamy sznureczek. Jeżeli ktoś lubi sznurki, to można sobie tak wypuścić, ale ja na przykład tak średnio przepadam za sznurkami, więc można je schować. Bo ja mam dość wąskie biodra i talie, więc zawsze mi wszystko spada, a tutaj ta regulacja jest idealna, naprawdę, nie wiem. Jeśli chodzi o ten zestaw, to możecie go kupić zarówno, możecie kupić osobną białą bluzę, osobne białe spodnie, osobno szare spodnie i osobno szarą bluzę. Ja na przykład, jak widzicie, tak sobie połączyłam, że wzięłam sobie białą, taką, no białą, taką kremową bluzę i do tego szare spodnie, ale wydaje mi się, że jednak superowo by to wygląda, jakby było szary dół i szare spodnie. I słuchajcie, oprócz tego zamówiłam sobie jeszcze futerko, takie oto futerko na wieczory jakieś, albo jak najcieplejsze dni. Ogólnie też w sumie jest mega ciepłe i grube. Nie no, wydaje mi się, że też spoko do tych dresów. Właśnie taki outfitik, kupujcie sobie coś takiego, już macie idealny outfit, na przykład jakąś podróż do samolotu. Wydaje mi się, że na przykład byłoby idealne, albo właśnie na jakiś szybki wypad do miasta, coś w tym stylu. W ogóle zobaczcie, jak teraz są ślicznie zapakowane te paczki. Nie dość, że papier, także ekologicznie, nie w plastik. To jeszcze mamy naklejkę Wesołych Świąt. To jest tak urocze. Aro, nie rzucaj miską. Opowiadam teraz. I jest to ostatnia rzecz, którą otworzymy sobie. Uwaga. To też jest bardzo dobrej jakości. I powiem wam, że się tego nie spodziewałam. Naprawdę, nie spodziewałam się tego. Mamy tutaj taki golfik z, również z nazwą firmę, także co? Ja teraz go sobie przymierzam. Powiem wam, że ja za golfami za bardzo nigdy nie przepadałam. Najbardziej zawsze lubiłam bluzy, później sweterki i później ewentualnie te golfy. Ale jakiś czas temu się do nich przekonałam i zobaczcie, ten również jest bardzo fajny. Ma, jest dość gruby materiał, więc teraz w te zimniejsze dni, jak idzie zima właśnie, nie będzie wam zimno. Oprócz tego można sobie oczywiście go tak zostawić takiego długiego, można go jeszcze bardziej wydłużyć, albo można też ewentualnie sobie skrócić. Także można tym manewrować jak się chce. Ja go akurat dopasowałam teraz do tych szarych spodni, bo zobaczcie, do nich też to pasuje. Macie taki nie dość, że luzacki look, bo macie dresy, to do tego jeszcze golfik, czyli taka dość obcisła góra. Bardzo fajnie to wygląda i ten golfik również się fajnie sprawdził. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać to razem z tym futrem. Proszę bardzo, tak się prezentuje jeszcze futerko w połączeniu z golfem. Też bardzo ładnie. Oprócz tego w naszej paczce dostaniemy taką karteczkę z podziękowaniami i z podpisem osoby, która pakowała nam tą paczkę. Także dziękuję Julka za spakowanie mi mojej paczki. Co? Bierzemy się za kalendarze. Okej, a więc dzisiaj mamy 19, więc otwieramy 19 okienko. Nie wiem, jak to nazwać. Pół takie kola jakby, nie wiem, nie mam pojęcia, jak to nazwać, ale są najlepsze, jedna z najlepszych tych kalendarzy. Milka i uwaga, uwaga, 19 okienko w Milce. Ej, niedobrze, bo ja patrzyłam na telefon, żeby sprawdzić, który dzisiaj jest. I dzisiaj jest 19, ale przecież jest już 20 po północy. Więc jakby jest już drugi vlogmas, już powinnam zacząć nagrywać drugiego vlogmasa. I otworzyłam źle w Milce. Znaczy w Milce otworzyłam dobrze, bo patrzę, że 18 jest pełne i normalnie mamy dzisiaj szyszkę. Także zjemy sobie szyszkę, ale wróćmy jeszcze do Milki i tam poprawmy się. Okej, na jutrzejszym filmiku będziecie mieli spoiler i ja już mam spoiler, co będzie. Ale otwórzmy prawidłowe, czyli 18 okienko. Kinder, niespodziankę. Okej, mały fail, ale to się już więcej nie powtórzy, obiecuję. Dobrze, że i tak zorientowałam się dość szybko. Toblerone. I dzisiaj mamy orzechową, Ritter Sport, znowu ta Nougat Krem, Rituals, coś podłużnego, uwaga, czy to jakaś kolejna mgiełka? Nie, nie tym razem. Mamy tutaj chusteczki do demakijażu, także otworzymy jeszcze kalendarz Sephory i zaraz je przetestujemy, zobaczymy jak pachną i przy okazji zmyjemy make-up z całego dzisiejszego mojego dnia. Otwieramy Sephory, 18 okienko, o, coś niezbyt dużego, aha, ja to znam ze Stanów.
Mamy tutaj Egyptian, tak to się chyba czyta? Magic, czyli egipska magia, która tak naprawdę służy nam do wszystkiego. To jest coś takiego jak, nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o maści tygrysiej? Maści tygrysiej. To jest takie, że po prostu smarujecie sobie tak naprawdę wszystko, co was boli, albo coś jest wam i to niby ma działać. Ale powiem wam, że ja w takie rzeczy za bardzo no nie wierzę. Mam wrażenie, że to jest taka bardziej magia, takie placebo trochę, ale nie ma żadnego specyficznego zapachu, po prostu jak wazelina. Zostawię i zawsze chciałam to przetestować, ale nigdy nie miałam jakiejś takiej potrzeby, żeby sobie tego kupić. Ale póki co mam potrzebę, żeby sprawdzić to, także otwieramy, słuchajcie, chusteczki do demakijażu od Ritualsa. I co? O matko, jak pięknie. I słuchajcie, zmywam makijaż, ale zimne jest, strasznie boję się. Zobaczę, czy w ogóle ona sobie poradzi z moją tapetą. No. Chociaż możliwe, że po prostu już nie mam tak dużo makijażu na sobie przez to, że cały dzień. Ale nie no, zmywa się, już robię się czerwona od tarcia. Okej, także zmyłam makijaż tą chusteczką i powiem wam, że jest fajnie, bo nie lepi się prawie w ogóle. Mi po płynie micelarnym zawsze się bardzo lepi skóra. Ale tak się prezentuje bez makijażu. Gdyby nie to czoło, to powiem wam, że mi się bardzo poprawiła cera. Od maseczek mnie trochę na brodzie też wysypało, ale gdyby tak... Co, ja teraz lecę się wykąpać. Boże, jak mi to przeszkadza, muszę stać tak. A więc co, ja teraz lecę się wykąpać. Piecze mnie trochę skóra, powiem wam, że nie wiem, czy to dobrze, ale piecze mnie trochę. I co, ja lecę się kąpać, szybko ogarnę się i w ogóle... I widzimy się za chwilkę, także... Okej, moi drodzy, a więc ja już mam zakrętasa, jestem wykąpana, a więc nie pozostało mi nic innego, jak się z wami pożegnać. Także widzimy się już jutro w jutrzejszym vlogmasie. Do zobaczenia i cześć!